Wracasz zmęczony z pracy autobusem? To wcale nie oznacza koniec emocji. Coraz częściej w komunikacji publicznej możemy spotkać awanturników, pijanych gapowiczów, a także ludzi zaczepiających pasażerów. Nie wspominając już o bezdomnych, którzy zaznaczają swoją obecność zapachem. Jak informują czytelnicy, bezdomni są na tyle bezczelni, że przysiadają się jak pełnoprawny pasażer, a reszta ludzi musi się męczyć całą trasę. Najczęściej bezdomni wsiadają na Starym Zdroju, gdzie mieści się noclegownia. Tylko niektórzy konduktorzy zwracają im uwagę i wypraszają z pojazdu. Reszta albo udaje, że nie widzi, albo komfort pasażerów nie jest dla nich wystarczającym argumentem. O tym, że sytuacja jest nie tylko irytująca, ale może być niebezpieczna, przekonała się niedawno jedna z konduktorek, która została opluta i uderzona w twarz. W przeciwieństwie do niemile widzianych pasażerów w autobusach, rzadko widać za to straż miejską, która niegdyś regularnie wizytowała komunikację publiczną. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby to stosowane na zachodzie, a mianowicie otwieranie tylko przednich drzwi. Odstrasza to nieproszonych podróżujących. Napiszcie w komentarzach o tym, co myślicie na temat sytuacji w autobusach i jakie waszym zdaniem rozwiązanie należałoby wprowadzić, aby wszystkim podróżowało się lepiej. Wasze komentarze pokażemy odpowiednim instytucjom i spytamy, czy może one mają pomysł na zaradzenie problemowi. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.